baby Donna take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Piling paper, got them talking nice to me. Guess that's why the labels want the rights to me. City on my back and it feel light to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Mamy piękny poniedziałkowy poranek i dzisiaj omlet będzie wytrawny z dodatkiem fety oraz szpinaku. Zaczynam od tego, że w misce mieszam sobie 3 jaja z suszonymi pomidorami, a także koniecznie sól. Teraz na nagrzaną patelnię daję trochę szpinaku. Po 30 sekundach szpinak wygląda tak. Teraz możemy dać na niego nasz omlet. I na górę dajemy kilka właśnie kawałków sera fety. Kiedy omlet się smaży, to ja w tym czasie smaruję moje pieczywko właśnie takim serkiem. Dorwiecie to też w każdym sklepie typu Biedronka, Lidl. Ma całkiem spoko skład. O kurde! Nie wiem, czy powinnam się martwić o ten omlet. Nie mam pojęcia, czemu mi się tak zrobiło. Przełożyłam omlet na drugą stronę i zobaczcie, jak pięknie wygląda. Wygląda wow. Oczywiście możecie kupić coś podobnego do sera fety. Nie musi to być prawdziwy ser feta. Wow, taki puszysty. Tu nie ma w ogóle żadnej mąki, nic. Jakie to jest pyszne. A wiecie, że takie śniadanie je robiłam jakieś 5 minut łącznie z nagrywaniem. W tym momencie, jeżeli chcecie oglądać dalsze omlety, przepisy, chcecie poznać, to musicie koniecznie mnie zasubskrybować, dać łapkę do góry, zostawić komentarz i lecimy dalej z omletami. Witajcie moi drodzy, we wtorek, na dworze jest tak zimno, także dzisiaj koniecznie jakiś rozgrzewający omlet. Czas teraz na śniadanko, dzisiaj trochę późniejsze śniadanko, bo jest no, około 10:30, także ten posiłek będzie trochę większy. Myślę, że omlet będzie mieć około 600-650 kalorii, także zaczynamy gotować. I bardzo ważna informacja, jestem przed okresem i dzisiaj mam ogromną ochotę na słodkie, ale nie tyle co słodkie, to po prostu na czekoladę. W mieszkaniu nie mam niestety nic za bardzo słodkiego, także omlet musi być mocno czekoladowy, mocno słodki i taki, żeby zaspokoił moją po prostu ochotę. Potrzebne są 2 jajka, mandarynka, cynamon, do tego skyr, najlepiej waniliowy, ale niestety mam tylko naturalny, do tego mąkę i owoce ogólnie dowolne. Ja mam, no u mnie trochę bieda, bo jakoś mam taką pustą lodówkę prawie, że. Znalazłam kilka mrożonek w zamrażarce i mam zamrożoną brzoskwinię, maliny, a także jakieś jagody. A i koniecznie masło orzechowe, zapomniałam o tym. Moje ulubione z firmy Olip. No i zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, otóż kakao. Bardzo często robię tak, że mieszam zwykłe gorzkie kakao właśnie ze słodkim i tak mi najlepiej smakuje, także też Wam polecam tak spróbować. W misce rozbijamy 2 jajka, następnie dajemy około 40 g mąki i koniecznie kakao, tak 10-15 g. Całość dokładnie mieszamy. Wiecie co? Znalazłam jeszcze budyń czekoladowy bez dodatku cukru, także dam tak około 10 gramów. Konsystencja jest mega i teraz będziemy na patelnię dawać oliwę z oliwek i czekamy aż się nagrzeje. Obowiązkowo smażymy pod przykryciem. I koniecznie na takim niewielkim ogniu, bo dużo osób smaży omlet na największym ogniu, a później się dziwią, czemu on jest przypalony. Zobaczcie, jaki ciemny. Wow. Do skyra daję cynamon i będę go mieszać. I teraz skyra dajemy tylko na jedną połowę. No i tutaj już swoje ulubione dodatki.
szafce akurat mam cukier puder, także tak odrobinkę daję po prostu do ozdoby, już tego nawet nie wliczam w makro. No i moje ukochane masło, na które macie zniżkę, na kod Marsia. Jest idealny. Taki, jaki sobie wymarzyłam dzisiaj na śniadanie. Moi drodzy, środa i kolejny dzień przedokresowych zachcianek kobiety. Już od chyba 3 dni do Szymona mówię, że mam ochotę na taką chamską zapiekankę z budki nad morzem. Także zrobię sobie omlet, który będzie przypominał zapiekankę. Potrzebujemy pieczarek, jajka oczywiście, bo omlet, mąka kukurydziana, ja taką daję, ale można dać pszenną. Do tego papryka, pomidorki, najlepiej dać jeszcze cebulkę, niestety ja się po cebuli czuję, mam zdęcia. Do tego rozmąkę, ketchup i mozzarella, a i oczywiście oliwa z oliwek do smażenia, a także przyprawy takie jak sól, bazylia, papryka słodka. Na początek pieczarki kroimy na małe kawałki, na plastry, przysmażamy je same na oliwie z oliwek z dodatkiem soli i pieprzu. Jak pieczarki będą gotowe, to wtedy dodajemy omlet i całość smażymy razem. Kiedy warzywa się smażą, to wtedy jajka i mąkę mieszamy razem z przyprawami w jednej miseczce. Witajcie moi drodzy w ten piękny, słoneczny czwartek. Dzisiaj moim potreningowym posiłkiem będzie pyszny omlet z daily diety 3.0. Otóż omlet gruszkowy. I to co potrzebujemy to jaja, skier waniliowy, cukier puder, mąka i koniecznie gruszka, bo oczywiście omlet gruszkowy. Na początek gruszkę kroimy na takie bardzo cieniutkie plastry. Dodaję około jeszcze tak 50 ml mleka. Nie może być za gęste, ponieważ wtedy omlet będzie suchy. Teraz na nagrzaną patelnię wlewamy nasze ciasto i dopiero teraz na górę będziemy dawać naszą gruszkę. Przysięgam, że to będzie jeden z Waszych ulubionych omletów. Musicie go koniecznie spróbować. Heja, heja, moi drodzy, czas na kolejny omlecik. I dzisiaj będzie wytrawny w ogóle. Kurde, w końcu jest słoneczko. Ale wiecie co, ja się czuję, jakby była jakaś wiosna. To jest niesamowite, bo 2 dni temu było minus 10 stopni, a dzisiaj jest plus 10, no. Mniejsza o to, po prostu robimy omleta wytrawnego z dodatkiem boczku wędzonego oraz przepysznej bułeczki. Jest to ogólnie bardzo szybki przepis i dla mnie to jest idealne śniadanie w dzień nietreningowy, ponieważ jest takie bardziej tłuste i na pewno zaspokoi mój głód na bardzo długo. Na początek bierzemy paprykę, kroimy ją na takie bardzo drobniutkie kawałki, z 2-3 pomidorki, następnie na patelnię dajemy oliwę. No i czekamy, aż się zarumieni, aż będzie taki chrupiący. Kiedy boczek się robi, to my w misce mieszamy 3 jajka z warzywami, z przyprawami oraz takimi ziołami. Dużo soli, pieprzu oraz ziół. Przelewy 24 działają. Nasza strona jest najlepsza. Wow, wyszedł totalnie perfekcyjny. Do tego jeszcze trochę pietruszki na górę. Taki omlet ma około 550 kalorii tylko. Czas na omlet
Oreo. No i to, co potrzebujemy, to jaja, twaróg, mąka kukurydziana, jest słodsza, także ja ją daję, koniecznie Oreo, ser naturalny lub waniliowy, do tego jakieś takie owocki typu borówki, truskawki. Tak ma wyglądać ciasto bez żadnych grudek. Kiedy patelnię mamy polaną oliwą oraz nagrzaną, to wlewamy na nią ciasto. I teraz na górę ciasta dajemy Oreo. A także jest takie 3 plastry banana. O Jezu, jaki perfekcyjny! Teraz bierzemy skyra. Będziemy dawać tylko połowę skyra. Dajemy go tylko tak tutaj na połowę. Na górę owoce. A także jedno pokruszone ciasteczko. Przepis jest inspirowany omletem z Daily Diety 1.0, tyle że tam jest jeszcze kakao. Wow, ale w środku bulchnę. Słuchajcie, ja jestem zdania, że wszystko jest dla ludzi, liczy się umiar i naprawdę w zdrowej, zbilansowanej diecie znajdzie się miejsce nawet na Oreo. Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu. Dzisiaj omlet, który jest najbardziej popularny u mnie tutaj na YouTubie oraz u mnie w diecie. Jest to omlet z Daily Diety 1.0. Jeżeli go ktoś tutaj nie zna, to poznacie ten przepis, a jak znacie, to po prostu Wam go przypomnę. I ten omlet dzisiaj będzie z dodatkiem serka Philadelphia. Taka ciekawostka, że ten serek ma dobre 2 razy mniej kalorii niż Nutella, a naprawdę jest bardzo smaczny. I kupiłam ten serek w Carrefourze, ale wiem, że też chyba w Lidlu albo w Biedronce też jest. Do dzisiejszego omleta potrzebujecie 2 jajka, mąka, ja daję zwykłą pszenną, do tego banan, jakaś oliwa, żeby na czymś smażyć, i koniecznie skyr, chociaż Wam powiem, że najlepszy tutaj skyr to jest właśnie waniliowy, ale niestety go nie mam, także daję naturalny. No i u mnie oczywiście jeszcze taki serek na górę. Tak tyle skyra sobie zostawiam, zobaczycie czemu. To, co jest najlepsze w tym omlecie, to to, że nie jest potrzebny żaden blender, żaden mikser, po prostu możesz to łyżką wszystko dokładnie wymieszać. Smażymy pod przykrywką, a podczas smażenia omleta bardzo ważne jest to, żeby patelnia była nagrzana. Tak dużo dałam tego serka, a to jest raptem 100 kalorii, nawet niecałe 100 kalorii. Ale puszysty, o Jezus. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jak film Wam się podobał, to wiecie, co macie zrobić, a jak nie, to Wam przypomnę, macie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę do góry, komentarz, zapraszam też na mojego Instagrama, bo tam jest dużo motywacji, dużo przepisów, treningów, no, także serdecznie zapraszam i oczywiście wszystkiego dobrego dla Was. To w ogóle mój ostatni film przed świętami, także życzę Wam wesołych, radosnych, rodzinnych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i oczywiście niedługo nowy rok, nowe postanowienia. Jeżeli chcecie mieć ułożoną dietę przeze mnie, to serdecznie zapraszam Was na moją stronę. W mojej diecie możecie jeść co chcecie, kiedy chcecie. Do treningów są też instruktażowe filmiki, także zapraszam i jeszcze raz wesołych świąt.